Cześć, wróciliśmy do jednego z budynków Malmy. Jestem tutaj 3 miesiące od poprzedniej wizyty. Zobaczę, co zmieniło się od czasu, kiedy byłam tu ostatni raz. Już na wstępie widzę, że dużo rzeczy jest zdemolowanych. Ale za chwilę obejrzymy to dokładnie. A jest dzisiaj z nami Kasia, Wojtek, Marcin i Bartek oraz Paweł z ekipy DMU. Polecam ich kanał szczerze, subskrybować i tak dalej, a tymczasem sprawdźmy, co zmieniło się od mojej ostatniej wizyty w tym budynku. Jaka półka? To masz tu było? Tak, oczywiście. Pierwszy raz widzę. To może nie zwracałaś uwagi, to było na pewno. Nie chcemy tutaj świecić za bardzo, bo... I mamy magazyn sprzętu obrony cywilnej. O cholera, ale spustoszenie. Tutaj stały kartony z maskami. Poświecisz tu, Kasia? Tutaj stał karton, gdzie były filtry do masek przeciwgazowych. Nie ma. Tutaj stał alaseismograf. Nie wiem, co to było. Też go nie ma. Zobaczymy. Wszystko jest zdemolowane i masek po prostu też już nie ma. Wszystko rozebrane. Są tylko pozostałości. I z tego, co zobaczcie sami, przyrównajcie sobie do poprzednich filmów, jak to wygląda teraz, a jak wyglądało jeszcze 3 miesiące temu. Masakra. Tutaj jest cała drabina, której też już nie ma, z tego co pamiętam. A tutaj byliśmy, stąd weszliśmy, tak? Tak. Dobra, okej. Tutaj jeszcze są pomieszczenia. Tutaj wszystko jest na miejscu. Meble. Tutaj wszystko jest na świecie. O, tutaj, zobaczcie. Zaraz mi powiedz, są też nosze, których wcześniej nie widziałam w sumie. I tutaj wszystkie te maski też znalazły, nie? Dobra. A co to jest? Gdzie jest jakiś tutaj fachowiec? No, nie ma. Wszyscy się rozeszli. Może ty wiesz, co to jest? To? Raczej dezynsekcji by się służyło. Tak, do dezynsekcji. Pompka. Przygotowane pakiety. I są jeszcze nosze, w razie czego, który zasłab z was przypadkiem. To są gotowe do drugiego pakiety. Też się tu zmieniło. Nic nie bardzo. Tutaj też nic wcześniej nie było takiego. Okej. Okej, idziemy teraz do góry. Już na samym wejściu widzimy zdemontowaną skrzynkę na listy, która jeszcze, jak tutaj byłam ostatni raz, była cała. Jeszcze ta pani nam się. Ona była cała, więc już ktoś się do niej wybiera. Otwarta skrzynka liczników. Też ktoś czegoś szukał. No tak jak myślałam. Wszystko rozgrabione. Pamiętasz, Wojtek, okulary? Nie ma ani jednej sztuki. Zobaczymy. Tutaj stał laptop. Tutaj stał stary laptop, którego też nie widzę. Pewnie się już komuś przydał, wszystko jak widać rozgrabione. Właśnie na tej grzynie. Coś okropnego, no ale szkoda tego laptopa. Dziennik. O, tutaj już przygotowany dzienniczek do odprawy. No, szkoda tego laptopa.
który tutaj był. O tutaj na tym lustrze, tak, na pewno nie było tych napisów. A to jest po? Po jakiemu to jest? Mikrofalówka, jak ktoś próbował sprawdzać, czy jest pewnie sprawna. Tutaj wszystko powywracane jest do góry nogami. Ale wiele nie ubyło. Coś czegoś tu ewidentnie szukał. Kalendarz jeszcze został. Mój ulubiony. Bardzo mi się podoba. Pewnie nie zdołali go odkręcić, bo zobacz, na jakie to jest śruby. Mogę dzisiejszą datę ustawić. Przepuścisz mnie? Co ja mogę? Dzisiaj mamy? Piąty. Tutaj już jest kipisz ogromny. Tutaj nie było takiego syfu, bałwa. Nawet też pieluchy, które tutaj były w paczce. No. Ciekawe, czy są te klisze. Pamiętasz, takie klisze tu były? Tam są. Leżą. Mogę to naprosić? Tak to wszystko wygląda. Ale jest jeszcze, o, leniuch do sprzątania. No. Spójrzcie sami. Dla przyrównania na moim filmie, jak i na kanale Sietry możecie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. A jak wygląda teraz? Na miejscu jest odkurzacz, z tego co pamiętam. Dużo rzeczy zostało na swoim miejscu, aż mnie straszył teraz. Tutaj stał adaptor, tak? Też go nie ma. Nie ma laptopa, nie ma tego adaptera, czy tam nie jest, to szpulowiec jakiś był taki. I go też nie ma, w tym krześle stał. Kronik, tych najważniejszych kronik, no co, ale są w takim stanie, że komu to przeszkadzało, nie wiem, ale były piękne kroniki wyrobione. To już na pewno dwie rzeczy tutaj ubyło, dwóch rzeczy. Zobaczmy dalej. No, tak jak myślałam. Tu stała pralka. Tu stała pralka Polara. Ona była nowiutka, jeszcze się zastanawiałam, czy ktoś w ogóle używał tej pralki, bo ona tu stała. Pamiętasz? Mhm, już jej nie ma. I komuś się przydała, na pewno była sprawna. Bo po prostu ona jeszcze miała w środku gwarancję, także drogi złodzieju, gratuluję kretynizmu i pospólstwa, że tak powiem. Tutaj było puste mieszkanie od zawsze, no, ale też widać powywracane już grzejniki do przygotowane do wyniesienia. Okej. O, powoli już zaczynają tu obczajać i rozbierać po kawałku.
i tu bez zmian. Wiele się nie zmieniło. Idziemy wyżej. Już wchodząc na górę, na ostatnie piętro budynku, napotykamy się na drzwi. Drzwi, które pomimo tego, iż były otwarte, z tego co pamiętam, były otwarte i są dalej otwarte, ktoś po prostu z premedytacją rozwalił. Chodzimy na strych. Rower jeszcze stoi. Tutaj nie jestem w stanie nawet stwierdzić, czy coś ubyło, ponieważ był to zawsze bałagan. No i ostatnie mieszkanie, z tego co pamiętam. Straszny smród pakietu chemicznego. Przeokropny smród pakietu chemicznego. Ktoś to musiał tutaj przynieść i rozlać. Proszę bardzo, to jeszcze było całe, jak tu byłam. Ale już nie jest całe. Co się stało? No, trzeba strasznie, no wiesz, byłam tutaj 3 miesiące temu i... No kiedy byliśmy tutaj? Nie, to było 3 miesiące, ponad jakoś. Nie, o, spójrzcie tutaj. To już nie chodzi o ten bałagan, którego na pewno tam nie było. Ale na pewno ten sufit nie wyglądał tak jak teraz, więc bardzo szybko wilgot zżera tutaj wszystko. Strasznie tym pakietem chemicznym się nie widzi. O, już nie wiem dlaczego. Ktoś sobie tutaj testował, wniósł go na górę. I stąd ten zapach bardzo drażniący. Ty, w ogóle był taki grzejnik na prąd, nie wiem czy ty pamiętasz. Był, tak, taki na prąd zwykły grzejnik i nie ma tego grzejnika. Komuś się przydał, może działał jeszcze i ktoś sobie go zabrał. O kurde. No to jest widok niezły, naprawdę. Widok jest przerażający wręcz. Ja pierniczę. To jest dopiero widok. No chodź zobacz. No cóż, tak jak widzieliście, budynek coraz bardziej rozkradany, coraz bardziej dewastowany. Brakuje dużo rzeczy, które były wcześniej. No i cóż, do dalszych części budynków nie będziemy wchodzić. Wiąże się to z ryzykiem, ponieważ budynki są już bardziej strzeżone. A jestem tutaj tylko w celu sprawdzenia, co zmieniło się od ostatniej mojej wizyty. No i z tego miejsca, z tego budynku żegnam się z Wami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!